Zosia, Piotruś i kot kierowca. Zosia ma 7 lat i jakiś czas temu przeprowadziła się z rodzicami do Londynu. Londyn jest ogromny, ale Zosia bardzo dobrze zna to miasto, bo już kiedyś tu mieszkała. Jak fajnie, że wróciliśmy! Cieszy się dziewczynka. Znów mogę patrzeć przez okno na szklane wieżowce i na mój ukochany, magiczny pociąg. To prawda. Tuż za oknem Zosi przejeżdża wielki czerwony pociąg. Pociąg ten jeździ bez kierowcy, ale mimo to zawsze trafia do celu. Zosia uważa zatem, że jest zaczarowany. Mamo, a czy to prawda, że niedługo wszystkie magiczne pociągi będą wymieniane na nowe? Pyta dziewczynka. Tak, Zosiu, to prawda, odpowiada mama. Już niedługo zamiast czerwonych wagonów będą niebieskie, a właściwie takie miętowe. Miętowe jak pasta do zębów, śmieje się Zosia. Mamo, a jak powiedzieć miętowe po angielsku? Mint. Miętowy to mint, odpowiada mama. Zosia cieszy się, że magiczne pociągi będą miały nowy kolor, więc czym prędzej biegnie do Piotrusia, by mu o tym powiedzieć. Piotruś to mały sąsiad Zosi. Ma brązowe, kręcone włosy i mieszka na tym samym piętrze. Gdy Zosia wyprowadzała się z Londynu, Piotruś był jeszcze niemowlakiem. Leżał wtedy tylko w wózku i można było jedynie pomachać do niego grzechotką. Teraz natomiast chłopiec ma już 3 lata i jest naprawdę świetnym kompanem do zabawy. Następnego dnia po powrocie z przedszkola Piotruś zapukał do drzwi Zosi. Zosia, jesteś tam? Jestem, wejdź. Właśnie kończę odrabiać lekcję. Chciałbyś się w coś pobawić? Piotruś pokiwał głową. Może w chowanego, hide and seek? Albo coś porysujemy? Zosia chętnie pobawi się z Piotrusiem, ale najpierw musi odrobić pracę domową. Za 10 minut będę wolna, mówi. To może poczekaj na mnie i w międzyczasie pooglądaj sobie jakąś książkę. Dobra? Piotruś zgodził się, po czym podszedł do wysokiego regału. Było na nim wiele kolorowanek i książek o jednorożcach. Książka po angielsku to book, natomiast jednorożec to unicorn. Nagle na jednej z półek Piotruś dostrzegł tajemniczą kartonową walizeczkę. Na jej przodzie widać było małe żółte pojemniczki z kolorowymi wieczkami. A co jest w tym pudełku? Spytał. Czy to jakaś zabawka? No przecież to Play-Doh, ciastolina taka, zaśmiała się Zosia. W każdej tubie jest inny kolor mięciutkiej masy. Możesz ulepić z niej co tylko zapragniesz. Na przykład dinozaura albo statek kosmiczny. Chciałbyś spróbować? Piotruś był bardzo podekscytowany, więc od razu wyciągnął z walizeczki kolorową ciastolinę i zaczął formować z niej różne figurki. Z zielonej masy ulepił kota w butach. Kot po angielsku to cat. Z żółtej i czarnej ciastoliny zrobił ciężarówkę, czyli truck. Natomiast z pozostałych kolorów ulepił piękną tęczę. Tęcza po angielsku to rainbow. Ale super to Play-Doh, powiedział po chwili. Ta masa faktycznie jest mięciutka, a do tego tak ładnie pachnie. Ja też chciałbym mieć taką ciastolinę w domu. Mógłbym bawić się nią zawsze, gdy mi się nudzi. Zosia odparła, że to nie problem, bo chętnie podzieli się z Piotrusiem. Zobacz, mam w tym zestawie 20 różnych kolorów. Jeśli chcesz, to mogę dać ci połowę, czyli 10. Powiedz tylko, które byś chciał. Może ten granatowy albo pomarańczowy?
Piotruś bardzo się ucieszył i od razu zaczął wybierać swoje ulubione kolory. To naprawdę miłe ze strony Zosi, że podzieliła się swoją ulubioną ciastoliną. Taka przyjaciółka to prawdziwy skarb. Chwilę później dziewczynka była już gotowa do zabawy. Ale ładnego kota ulepiłeś, powiedziała z uśmiechem. Musisz koniecznie pokazać go Mruczkowi. Na pewno spodoba mu się taki kolega. Mruczek to kot Piotrusia. Jest szary, puchaty i ma niebieskie oczy. Zosia uwielbia się z nim bawić i smyrać go za uchem. Po chwili dzieci chwyciły wszystkie ciastolinowe figurki i pobiegły do mieszkania Piotrusia. Ale co to? Gdzie jest Mruczek? Nie ma go w kuchni ani w salonie. O nie, pewnie znowu wyszedł z domu, westchnął Piotruś. On ostatnio często tak znika popołudniami i nikt nie wie, gdzie się podziewa. Może chodzi na spacery? Spytała Zosia, po czym wyjrzała przez okno. I wtedy właśnie zauważyła coś dziwnego. Piotruś, zobacz tylko. Magiczny pociąg stoi na stacji, ale nigdzie nie odjeżdża. Myślisz, że się popsuł? Chłopiec pokręcił głową. Ja myślę, że on odpoczywa. Albo może na kogoś czeka? O, zobacz zresztą, drzwi się otwierają i ktoś tam chyba wsiada. Ale co to za tajemniczy pasażer? Jest mały, puchaty i ma cztery łapy. Przecież to Mruczek we własnej osobie. Dumnie wchodzi do magicznego pociągu i jakby nigdy nic siada na przednim siedzeniu. Ale heca, kot kierowca! Zaśmiała się Zosia. To teraz już wiadomo, gdzie Mruczek spędza całe popołudnia. Piotruś również się roześmiał, po czym szybko pobiegł do mamy, by powiedzieć jej o swoim odkryciu. Wychodzi na to, że nie tylko dzieci uwielbiają jeździć magicznym pociągiem. Jeśli będziesz kiedyś w Londynie, to również wybierz się na taką przejażdżkę. Może uda ci się usiąść koło Mruczka i wspólnie pokierujecie tą zaczarowaną maszyną.